raz, że to nie ich elektorat i tak dalej. W ogóle obserwuje się bardzo znamienną rzecz. Policjantem jest PSL przecież. Tak. Tutaj minister rolnictwa, który tutaj był w naszym studiu, deklarował, że sprawa rolnictwa będzie priorytetem i dopłat też będzie, sprawa dopłat też będzie priorytetem. I tu należy przypomnieć, a co tenże PSL ustami wicepremiera Kalinowskiego zrobił, gdy była dyskusja o dopłatach bezpośrednich i sprzedaż ziemi dla inwestorów zagranicznych, gdy były negocjowane akcesja Polski do Unii Europejskiej. Bo przecież właśnie wówczas wicepremier z PSL-u zgodził się na bardzo niekorzystne warunki dla rolnika polskiego. I dzisiaj tenże PSL również jest negocjatorem w imieniu rządu polskiego i wypadałoby, bardzo by wypadało, ażeby przynajmniej naprawił właśnie ten koalicjant, czy w ogóle ta koalicja cała, to, co zostało popsute lub źle wynegocjowane w roku 2003-2004. Jest fantastyczna okazja, bo ci ludzie, którzy negocjowali, tak się akurat składa, że urzędnicy i dyplomaci, którzy negocjowali traktat akcesyjny Polski i politycy z PSL-u, którzy wtedy byli w koalicji z SLD, akurat dzisiaj też jedni są w Komisji Europejskiej na bardzo wysokich stanowiskach, mówię o urzędnikach, myślę dokładnie o 4 urzędnikach bardzo wysokiego stanowiska i politycy, właśnie premier Pawlak, premier Kalinowski. Życzyć należy im jak najlepiej i serca, jako Polak, były urzędnik, życzę jak najlepiej PSL-owi, żeby wynegocjowali jak najlepiej dla polskiego rolnika. A nawet śmiem twierdzić, że mają do tego szczególne zobowiązanie, bo traktat akcesyjny został w tym segmencie źle wynegocjowany. No więc jest okazja, żeby to naprawić. Słyszeliśmy niedawno bardzo dużo słów pochlebnych, no kolejny sukces rządu, że właśnie komisarzem do spraw planowania budżetu jest pan Lewandowski. No fantastyczna okazja, żeby zaprezentować, jak należy, główne kierunki planowania budżetu na 2014-2020. Ale okazuje się, że jednak co do planowania budżetu, to inni komisarze mają więcej do powiedzenia niż komisarze. No właśnie, za każdym razem słyszymy, cokolwiek nie zrobi koalicja obecnie rządząca, to słyszymy, że kolejny sukces, prawda? Ja myślę, że być może dyplomaci nauczyli koalicję, że i zamiast kolejny sukces polskiej dyplomacji, to kolejny sukces polskiego rządu, czyli KSPR będzie. Zmiana hasła. I tylko tyle, nic więcej. Natomiast to wszystko przypomina jednak no, tak zwaną propagandę sukcesu. Nic, nie ma treści. Jeżeli to się wyciska, tam nie ma treści. Zwłaszcza nasi widzowie, którzy mieszkają na wsi, prowadzą gospodarstwa, ale nie tylko, bo te pieniądze, które są dla rolnictwa na dopłaty bezpośrednio, one tak naprawdę są dla naszej gospodarki, dla całości, bo te pieniądze rolnicy następnie wydają u producentów pasz i różnych... Polski rolnik chce, żeby dostawał proporcjonalnie tyle samo i na takich samych zasadach, jak rolnik w innych krajach. Po prostu domagamy się równości, nic więcej. Po prostu polskiego rolnika należy traktować tak samo równo, na takich samych zasadach, jak rolnika w innych krajach, bo dopłaty bezpośrednie do rolnictwa były ustalone na poziomie 25% w stosunku do dopłat dla rolnika na zachodzie w chwili wejścia do Unii Europejskiej. Przecież to była zwykła dyskryminacja, to nie było równe. No więc dzisiaj i z obietnicami, że przy następnej perspektywie prawda, budżetowej, tam od 2014 właśnie mówiono, no to już się wyrówna, że te dopłaty będą równe. No jest okazja, żeby dotrzymać słowa. Że trwają cały czas prace nad nową wspólną polityką rolną i to jest... No to też... przypomina troszeczkę jednak ten dowcip z lat 80., które są teraz odkurzane i w nowej rzeczywistości, no rzeczywiście sprawdzają się dwóch strażników granicy polsko-rosyjskiej, no, sowieckiej, bo wtedy jeszcze nie było Białorusi, Ukrainy, no więc idą sobie na granicy polsko-sowieckiej, no i znajdują woreczek ze złotem po środku granicy. No i polski ten granicznik mówi, o patrz, znaleźliśmy skarb. Rosyjski mówi, no rzeczywiście. No to polski, rosyjski, przepraszam, najpierw rosyjski granicznik mówi, słuchaj, no to podzielmy się z tym, tak jak wypada w naszej wspólnocie, tak po komunistycznemu, nie? A polski rolnik mówi, nie, ja wolę pół na pół, prawda? Więc to samo chyba dzisiaj z polskim rolnikiem, że nam się wmawia, zróbmy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i tu setka argumentów, a ja myślę, że polski rząd powinien powiedzieć, nie, zróbmy równo. Po prostu podzielmy się tym równo. Panie ambasadorze, a jaką rolę podczas prezydencji będzie pełnił minister spraw zagranicznych? Minister spraw zagranicznych? Jak ważna będzie ta rola? Czy ona...
Więc jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, to nadal jednak obowiązuje dużo mechanizmów z traktatu z Nicei, czyli polityka zagraniczna jednak jest ciągle jeszcze elementem dialogu międzyrządowego. I tutaj każdy z ministrów no, ma więcej do powiedzenia niż może w innych dziedzinach. Także na pewno minister spraw zagranicznych jest zapraszany przez szefa dyplomacji, w tym przypadku panią baronesę Ashton, do tego, żeby zastępował ją po prostu w niektórych działaniach, dlatego że jak wiemy, pani Ashton, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, tak w skrócie można by ją nazwać, ona nie ma zastępców, prawda? Ma dyrektorów generalnych, sekretarza generalnego, ale oni są bardziej urzędnikami niż politykami. Więc tutaj minister spraw zagranicznych kraju prezydencji może wypełniać rolę takiego nieformalnego wiceministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. No i należałoby życzyć, żeby taką rolę minister Sikorski wypełniał. No, tymczasem dowiadujemy się, że minister Sikorski, Radosław Sikorski, będzie koordynatorem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, partii rządzącej. Kampania wyborcza, wiemy, że przypada na czas prezydencji. Więc to pogodzenie funkcji ministra spraw zagranicznych w czasie prezydencji dodatkowo i jeszcze koordynatora kampanii wyborczej, to nie będzie blokowało zadań państwowych? Jeżeli by się potwierdziło w praktyce to, co pan redaktor teraz powiedział, to byłby to kolejny skandal dyplomatyczny. Kolejny, dlatego że niestety w ciągu ostatnich paru lat mieliśmy ich dość dużo. Dlatego że polityka zagraniczna z natury jest wyłączona z bieżącej polityki. To jakiś taki wykład polityki zagranicznej dali wielokrotnie Brytyjczycy, którzy mówią, Wielka Brytania nie ma stałych sojuszy, Wielka Brytania ma stałe interesy. I każdy kraj stara się tak definiować swoją politykę zagraniczną, żeby ona nie zależała od fluktuacji rządowych, wyborczych. Dyplomacja sprawna, profesjonalna dyplomacja każdego kraju to jest taka, która realizuje interesy kraju niezależnie od zmian rządu. My, co przed chwilą była mowa, nie mamy sprawnej i profesjonalnej dyplomacji. Natomiast powinniśmy się przynajmniej starać zachować pozory tegoż lub pracować nad tym, żeby wypracował się w Polsce zwyczaj, dobry zwyczaj dyplomatyczny, że polityka zagraniczna jest chroniona od walk wewnętrznych. Niestety. To, co widzieliśmy w czasie ostatniego exposé ministra Sikorskiego, które zostało wykorzystane do ataku na opozycję. I w zasadzie to było wystąpienie takie wyborcze. Ja nie znam żadnego przypadku ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który w taki sposób by zachowywał się w czasie exposé swojego. Tam przyszli ambasadorowie akredytowani w Polsce. To jest najważniejsze wystąpienie ministra spraw zagranicznych w ciągu roku. Oni to obserwowali, raportowali i zamiast dowiedzieć się, jakie są priorytety nasze, ale właśnie konkretne, jakie są nasze sojusze w oparciu o konkretne inicjatywy, co Polska planuje na najbliższy czas, no to słyszeliśmy, a to wspomnienia historyczne, a to bardzo ostry jak na polityka, a niedopuszczalny jak na ministra spraw zagranicznych, atak na opozycję. No więc nie wiem, może to miało być dowodem na to, żeby minister spraw zagranicznych się zajmował propagandą rządu, no ale to byłby no, kolejne zejście do parteru zwyczaju dyplomatycznego w Polsce. I to na pewno nam, to są już takie praktyki krajów postkolonialnych. To jest znamienne dla krajów postkolonialnych, że one wykorzystują również dyplomację do tych gier wewnętrznych, chciałoby się powiedzieć prawie, że plemiennych. No więc no, wypadałoby jeszcze raz poprosić, żeby polska dyplomacja nie schodziła do poziomu kraju postkolonialnego i jakichś walk właśnie plemiennych. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do tematu prezydencji, no my zobowiązujemy się do tego, że do tematu prezydencji będziemy wracać często w naszym programie i tutaj liczymy na pana częstą też obecność. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Z największą przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę, szanowni państwo, naszym gościem dzisiejszego wieczoru był pan ambasador Dariusz Sopków, ambasador przy Unii Europejskiej też, tak, prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejny Polski Punkt Widzenia jutro o 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z panem Bogiem.